Chcę się odwołać do waszych wspomnień szkolnych, a szczególnie o wspomnień o różnych nauczycielach. W różnych latach naszych szkół, bo każdy z nas mógł tych szkół mieć na pewno kilka, przewinęło się przez, jak można powiedzieć, nasze życie, lub przewija się nadal, bo nadal jeszcze są osoby, które studiują, trochę tych nauczycieli. To osoby, które uczą nas czegoś, wymagają czegoś od nas, w jakikolwiek sposób dają się nam we znaki lub dają nam, popularnie mówiąc, po młodzieżowym popalić na tych wszystkich egzaminach i tych wszystkich zdawaniach, gdzie musimy zdać pewien materiał, który oni uczyli nas wcześniej. Mamy nauczycieli, których na pewno lubiliśmy i tych, których trochę mniej lubimy. Znamy nauczycieli, za którymi wspominamy się, o, to był nauczyciel albo nauczycielka, o tym to wolałbym szybko zapomnieć. Także te wszystkie rzeczy są w naszej pamięci i ci nauczyciele w jakikolwiek sposób odegrali jakąś ważną rolę w naszym życiu. Jedni potrafili przekazać nam swoją wiedzę i do dzisiaj możemy pamiętać, a inni nie potrafili i dzisiaj często czasami drapiemy w głowę, a o czym to jest, prawda? A o czym ta nauka może mówić? Ja chcę wam dzisiaj powiedzieć o trzech, nazwijmy to, nauczycielach, nazwijmy dlatego, że nie będzie to konkretnie jakby osoba, może też i osoby, ale niekoniecznie jako nauczyciel, pełniący zawód nauczyciel, ale tacy, którzy dali mnie coś do myślenia, do przemyślenia, z którego trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. Pierwsza taka osoba to jest pewien brat w starszym wieku, który poznał Biblię, poznał Boga, zapragnął przyjść do Chrystusa, ochrzcił się w naszym kościele, został adwentystą, ale od niego ciężko było się czegoś dowiedzieć. To był brat, który mieszkał niedaleko Słupska. Ja wtedy tam byłem w Słupsku i zawsze takie same pytanie, bracie, gdzie mieszkasz? Podaj adres, to cię odwiedzę. Wiesz, mnie lepiej nie odwiedzać, lepiej odwiedzać kogoś innego. Ale bracie, podaj adres. Nie, mój adres to taki jest. No ale bracie, podaj ten adres. No nie chciał tego adresu podać. W końcu, że tak powiem, wymusiłem na nim. Dobrze, bracie, chodź, pójdziemy razem do twojego mieszkania. Opierał się jak mógł, nie chciał, wymawiał się, a on jeszcze nie może, a mnie posprzątał, a i tam to, wam to. Ale w końcu postawiłem na swoim i za spuszczoną głową szedł, smutny, nawet może w pewnym momencie zły, troszeczkę jakby był, ale szedł w stronę miejsca, gdzie mieszkał. I za chwilę, kiedy tak szliśmy w pewnym kierunku, zrozumiałem tę jego postawę, bo w pewnym momencie skręciliśmy z ulicy w taką polną ścieżkę, z polnej ścieżki w taką ścieżkę zarośniętą. Potem nagle te ścieżki zarośnięte zrobiły się takie ścieżynki pomiędzy działkami, takimi jakby ogrodowymi. I w końcu dotarł do takiej altanki drewnianej, takiej działce i powiedział, tu mieszkam. Jak, na działce? No tak wyszło. Nie mam innej możliwości. Jestem bez innego mieszkania. Utrzymuję się z tego, co troszeczkę gdzieś tam dostaję, a że nie miałem lat pracy, to ta emerytura jest najniższa, jaka może być. Nie stać mnie na mieszkanie, żeby opłacać. Po prostu mieszkam tutaj. Ale jak chcesz, proszę bardzo, wejdź. Zdziwiło mnie, ale w tym mieszkaniu było czysto. W tej altance. Spodziewałem się jakiś kurzu, spodziewałem się, no bo to altanka ogrodowa, no czego tam się spodziewałem w altance ogrodowej? Ale tam było czysto. Rzeczy były poukładane. Jedno z pierwszych pytań padło, przeprosiłem oczywiście za to pytanie, ale mówię, macie, a jak utrzymujesz czystość odzieży? A, to też sobie załatwiłem. Rozdając ulotki, spotkałem pewną panią, która
jest, jak to można powiedzieć, gosposią kogoś. I ona zainteresowała się tymi ulotkami, rozmowa o pewnych rzeczach i poprosiłem ją, czy nie mogła mi pewnych rzeczy wyprać. Ona mówi, ja nie mogę tak sama decydować, zapytam się swoich państwa. Zapytała się i ci pozwolili. Tak, proszę bardzo, raz w tygodniu może przynieść swoje rzeczy i wyprać. I on w ten sposób ma utrzymanie czystości swoich rzeczy. Tego, co się da, tego, co trochę kupi, on się utrzymuje. Kiedy przyszedłem do niego, poczęstował mnie nawet. To prawda, była to kromka suchego chleba, ale była bardzo smaczna. Bardzo dobra była. Bracie, ale trzeba by tobie jakoś pomóc. Może jakiś fundusz zbierzemy, może jakieś pieniądze będziemy zbierać, aby tobie pomóc. Nie, nie, żadnych pieniędzy, żadnej pomocy ja nie potrzebuję. Ja to, co mam do życia potrzebne, mam. Nic więcej nie potrzebuję. Po co mi coś więcej? Jeszcze mnie zepsujecie? Jeszcze mnie rozkaprysicie? Nie, ja nie chcę. I chcę mieć to, co jest, bo ja za wszystko cokolwiek mam. Kiedy zawsze rano się budzę, dziękuję Bogu, że mnie obudził. Kiedy kładę się spać, to mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że ten dzień przeżyłem. I to On mnie nauczył tej jednej ważnej prawdy. Nie bądź rozczarowany, nie bądź smutny. Bez względu na to, co mam, bądź wdzięczny swojemu Panu za to, co Ci daje. Niezależnie, może się potknąłeś, może upadłeś, może kolano stłukłeś, ale może przez to nie spotkało Cię coś gorszego. Skąd wiesz, gdybyś poszedł o zdrowym kolanie dalej, co by Ci się mogło stać? Zawsze dziękuję Panu Bogu za to, co mam, mówi ten brat. I znalazłem w Piśmie Świętym, zresztą wy tak samo na pewno znaleźliście, jest w pierwszej księdze Kronik, w 16 rozdziale, mowa o tym, jak Dawid powołuje różne osoby do działania w kościele, do działania w świątyni, w 16 rozdziale, pierwsza księga Kronik, kiedy czytamy, że ustanowił też niektórych z Lewitów do posługi przed skrzynią pańską, a że wspominali, dziękowali, wychwalali Pana Boga Izraelskiego, Asafa jako przodownika jego, a zastępcy Azachariasza, Jela, to są wymienione wszystkie nazwiska, przy instrumentach takich jak harfy i cytry, Asafa zaś przy donośnych cymbałach, następnie kapłanów Benajasza i Azachiela, by ustawicznie trąbili przy skrzyni poprzymierza Bożego. Wtedy to w tym dniu polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń. I tu jest od wiersza 8. Pieśń dziękczynna, w której znajduje się jeden werset, a nie jeden, podejrzewam, tych wersetów jest kilka, ale to, co ja znalazłem, to, co potrzebne było dla mnie, werset 34, który jest dokładnie taki sam jak werset pierwszy z Psalmu 118. Dokładnie taki sam werset to jest. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana przez cały czas. Niezależnie, co Cię spotyka. Może problemy, ale kiedy Pana wysławiasz, to lepiej idzie Ci się przez świat. Drugą nauczycielem, który mnie czegoś nauczył, to były nasze dwa małe pieski. Mieliśmy przez lata najpierw jednego, potem był drugi. Takie dwa małe pieski nazywały się, to jest z rasy mini pincherów. Jeden chyba był Chihuahua, tak się chyba nas nazywało. To są takie małe psiaki, które mają jedną, że tak powiem, taką charakterystyczną cechę. Zawsze bardzo głośno szczekają. Rzucają się na wszystko, cokolwiek przed nimi staje, a nie jest ich panem. Na mnie nie szczekał, na żonę nie szczekał. Do dzieci czasami warczył. Dzieci wtedy były trochę mniejsze niż teraz są. Ale nie szczekał. Ale ktokolwiek, nawet nasz znajomy, ale podchodził coś do nas, dopóki się nie przekonał, to musiał atakować, szczekać, dawać głośno we znaki, że to są
jacyś osoby. Duzi ludzie, mały piesek, a on się rzucał na nich niemalże. Tak był jeden, potem był drugi, tak samo zachowywał się. Ja ich nazywałem, te pieski, jako psy zaczepno-obronne. One zaczepiają, a ja je muszę bronić. I to jest coś, co one miały charakterystyczną taką cechę. One nie bez względu na to, jak duży był przeciwnik, nawet duży pies, kiedy się nagle pojawił, on nie patrzył na to, że to jest taki, a to taki pies. On się rzucał na tego psa, szczekał do niego, podlatywał do niego, szczekał głośno, hałaśliwie. Czasami ten pies w ogóle nie był zainteresowany tą szczekającą pchłą, bo tak popatrzył się w coś tamtego. Czasami się odwrócił, zawarknął, to wtedy faktycznie ten uciekał od razu za mnie. Ale rzucał się. Szedł do przodu, bez względu na to, jaki duży przeciwnik jest, nieważne. Mój teren jest tu. Dawał do zrozumienia, a ty tu się zbliżasz do mojego terenu. Nie pozwalam ci. Szczekaniem dawał znać, że to jest mój teren. To jest coś, co nie pozwalam ci wchodzić. Koty się na niego bały. Chociaż był taki jeden kot, który go, że tak powiem, traktował go obojętnie. Tam mógł go szczekać, do niego dobiegać. On jakoś tak popatrzył się na niego i poszedł dalej swoją drogą. Ale granicy, którą ten pies mu wyznaczył, nie przeszedł. I one czego mnie nauczyły? Otóż nauczyły mnie, że bez względu na to, jaki strach jest w nas przed jakimkolwiek zadaniem. Być może zadanie jest trudne i ciężkie, ale trzeba iść do przodu. Trzeba to zadanie realizować, mimo pewnego lęku, który gdzieś tam z nas mamy. To zadanie trzeba iść, zrobić. Trzeba cokolwiek działać w tym kierunku. Pamiętam któregoś razu, jak pracowałem w pewnej drukarni, zapytali się mnie, czy potrafię obsługiwać maszynę drukującą cyfrową, którą widziałem po raz pierwszy w życiu. I przegryzałem wargi, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Powiedzieć nie, to tak jakby stracić pewną szansę na pewną taką atrakcyjniejszą pracę. Powiedzieć tak, to on powie, to zrób i co jest, to jest zrobię, jak ja w ogóle nie wiem, jakie tam są guziki, do czego one tam służą. I tak, no widziałem, no podobna była, bym musiał trochę się przyjrzeć. I wtedy usłyszałem, przeglądaj się, masz pan cały dzień. Przeglądałem się, oczywiście w ciągu tego jednego nauczyłem się obsługi tej maszyny. Nauczyłem się tak, że mogłem następny dzień pokazać, że no wiem, do czego ten guzik służy, do czego ten guzik służy. Jak ją ruszyć, jak ją zatrzymać, to już wiedziałem. I to jest właśnie taka rzecz. Można powiedzieć, nie znam tego. Boję się jej. Często ludzie mówią, boimy się czegoś, komputera, boimy się nowych technologii. Ale czego się boisz? Nie ugryzie cię. To jest tylko rzecz. Jeżeli masz możliwość, spróbuj. Naciśnij, daj, pójdź do przodu, zrób coś. No to jest właśnie ta lekcja od tych mini-pincherów. Niezależnie od tego, jaki duży problem jest przed nami, niezależnie jaki duży pies jest przed nami, on leciał, mój teren, ale ja będę się bronił. Rzucam się. I druga lekcja z ich zachowania jest jeszcze jedna. One atakowały, poparły do przodu, ale w momencie, kiedy przeciwnik okazywał się większy niż oni sądzili, może dobrze wiedzieli, że są większe i coś się odwracało przeciwko niemu, dobrze wiedzieli, gdzie się schować. Od razu przybiegał do mnie i za mnie się chował. Czy tam prawda, za żonę. Wiedział, gdzie się schować. Czy my wiemy, gdzie uciec, kiedy mamy nasz problem i coś większego nas spotyka? Czy wiemy, gdzie się schować? Księga proroka Izajasza, 41 rozdział, wiersz 10. 41 rozdział Księgi proroka Izajasza. Czytaliśmy te wersety,
akurat prawie na bieżąco jesteśmy, wers 10 mówi tak: nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię ci, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Podeprę cię. Tak jak czasami ogrodnicy, nie wiem jak to, do czego służy, ale ogrodnicy czasami robią, podpierają gałązki jakiejś słabszej rośliny patykami. Chyba tak pomidory czasami tak się robi, prawda? Bo pomidory się mają wiątką gałązkę, więc się stawia na takie tyczki, fasole podobno też na takie tyczki się wspina i ona wtedy idzie do góry. Podeprę cię prawicą swoją, mówi Bóg. Księga Jozuego. Pierwszy rozdział, wiersz 9. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy nie przykazałem ci, mówi Bóg? Nie bój się, nie lękaj się. Trzecim nauczycielem okazał się mały Grześ od Asi, wnuczek. Kiedy był rok temu, jeszcze wtedy był, można było go jeszcze zobaczyć, na wakacjach, więc było ciepło. On już w ciągu dnia nie spał, Natalka jeszcze spała w ciągu dnia, a takie dziecko, które ma 3 latka, to energia roznosi. I utrzymać go w ciszy, kiedy dziecko śpi w drugim pokoju choćby nawet, to jest bardzo ciężko. Grzesiu, Natalcia śpi. To on nie rozumie, że on rozumie, że chce się bawić, on chce mieć klocki, on chce mieć samochód. Hamowanie ćwiczy. No, wtedy wziąłem go na spacer, często już tak robiłem, brałem go na spacer i szliśmy w jakiś tam teren, żeby mógł sobie pobiegać, pokrzyczeć, żeby mógł się trochę, jak to się poprawnie mówi, wyszaleć. Niedaleko nas jest taki teren, gdzie teraz budowali tą obwodnicę śródmiejską, ona jest w takim dużym nasypie, ale na dole jest teren zielony, łąka, tam samochody nie jeżdżą, można sobie po tych łąkach tutaj pobiegać, piłkę żeśmy wzięli, można ją pokopać, tam taka górka jest, ale oprócz tej górki też są tak zwane schody techniczne. Techniczne to znaczy, że one tam są zbudowane, te schody, one są dosyć wąskie, że tamtędy można wejść, coś naprawić na górze, zejść, tamtędy mogą te wszyscy robotnicy wejść czy zejść, w danym momencie mogą coś tam naprawiać. To nie są schody, że tam wchodzi, gdzieś tam jakiś skrót jest, nie ma żadnego skrótu. Tam na górze od razu jest barierka i od razu jest ulica, więc ciężko byłoby tamtędy chodzić. No i Grześ mówi, że on chce po schodach pochodzić. Jak policzyłem, te schody było około 60, tak z góry na dół, więc on tak, nie wiem skąd brał tą energię, ale kiedy jak przeszli do góry, na dół, on chce jeszcze raz do góry i na dół, i on znowu chce dojść do góry, to ja już byłem zmęczony. A on nie. Jakoś wpadło mi coś do głowy, niestety szalonego, jak się później okazało, że kiedy on wszedł na 3 pierwsze schodki, to go wziąłem za 2 ręce, Grzesiu, skocz, hop, skaczesz. A teraz sam, odbij się i ja cię złapię. No tak Grzesiu wstawał co 3 schodki, tu prosto na mnie. Więc łapałem, trochę ważył, to wstawiłem, starczy. Nie, on chce znowu 3 schodki i jest, skacze do mnie. Okej, tak po kilku razach, ja już no, byłem troszkę zmęczony, a on w ogóle zmęczenia po nim nie było widać. Mówię, Grzesiu, starczy. Uwaga, ja odchodzę. Dziadek, skacze! Zdążyłem tylko odwrócić, on faktycznie skoczył. On się nie patrzył, czy jestem gotowy, czy mam wyciągnięte ręce, nic. On rzucał się bez jakby pamięci, bez niczego. Rzucał się w przestrzeń, tam gdzie dziadek stoi. Czemu? Przecież dziadek go złapie. Przecież dziadek nie pozwoli zrobić mu krzywdy. Przecież osoba, która razem z nim poszła, nie może zrobić krzywdy dziecku. A więc kiedy Grześ tak się rzucał, oczywiście byłem trochę zmęczony, ale nauczyłem się z jego zachowania tego, że możemy też tak
jakby bez pamięci rzucić się w objęcia Boże. Psalm 28, werset 7, 28, Psalm 28, werset 7. Pan jest mocą moją i tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. To tak jak ten Grześ. Zaufał mi, że ja go złapię, rzucał się, doznał pomocy, bo go złapałem. Księga proroka Izajasza, 26 rozdział. Dosyć znany tekst tam tu jest, wiersz 3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mu je, bo tobie zaufał. Te zaufanie to jest właśnie coś, co pozwala nam rzucić się może czasami nieznany nam dział, coś, co nie wiemy w jakikolwiek sposób to zrobić. Ale kiedy ufamy Panu Bogu, kiedy doznajemy pomocy od Niego, to możemy przejść przez każde niebezpieczeństwo lub też każdy problem, jaki nas dzisiaj może spotkać. Naszym nauczycielem dzisiaj, dobrze wiemy, jest Bóg. Najważniejszym, pierwszym nauczycielem jest Bóg. A każdy z nas jest Jego uczniem. Co znaczy być uczniem Bożym? Co znaczy być uczniem Jezusa? Znaczy być zawsze gotowym do uczenia się ze wszystkiego, co Bóg nam stawia na naszej drodze, od wszystkich, których stawia Bóg na naszej drodze, który nas otacza, cały świat, ze świata, który nas cały otacza, oraz Jego słowa, które nam Bóg dał. Bóg daje nam wiele okazji do uczenia się i wiele osób, które będą nas tego uczyć. Nauczycieli w różnej postaci. Niekoniecznie musi być to dorosły człowiek z magistrem nauczyciela, z tytułem magistra nauczyciela, ale to może być piesek, małe dziecko, osoba, która jest bezdomna, która potrafi sobie poradzić w takiej ciężkiej sytuacji. Uczyć się, a potem wprowadzać to ważne życie do swojego życia. Ale bez względu na to, ile mamy lat. Druga ważna rzecz to wypełnienie zlecenia ewangelizacyjnego z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału. Dobrze pamiętacie to końcowe wersety. Idźcie ty na cały świat. I tam jest to takie zdanie. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Ucząc się co? Przestrzegać wszystkiego, ale z wszystkiego, skąd żeśmy dowiedzieli wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli pobraliśmy nauki od Pana Jezusa, a teraz wy bądźcie nauczycielami dla innych. Czyli jesteśmy uczniami, ale również spoczywa na nas obowiązek nauczyciela dla drugiego człowieka. Czyli masz być nauczycielem i uczniem. Dzisiaj jest Światowy Dzień Misji Kobiet. Są przygotowane też na to specjalne kazanie, które, no nie wziąłem tego kazania, ponieważ ogranicza nas czas. Ale jaka płeć dominuje w szkolnictwie jako nauczyciel? Kobiety. Kto wprowadza dzieci w świat pierwszych nauk? Matka, kobieta. Czyli kobieta ma to pierwsze zadanie uczenia tych wszystkich małych dzieci jako ta pierwszy element nauki. To właśnie na matkach, może nie to rozpoczęło obowiązek, to matki robią, powiedz dwa, powiedz mama, powiedz baba, powiedz tata. Te wszystkie nauki, te wszystkie pierwsze literki, które się mówi. Pokaż na paluszkach, ile masz latek. Pokaż, jaka jesteś duża. Pokaż, jaki jesteś silny. To jest to wszystko, co kobieta uczy. Uczy gestów. Prostych gestów, prostych słówek.
po to, żeby później można było do tego świata przejść, gdzie człowiek jest mały człowieczek, kiedy zaczyna się spotykać i zacznie rozumieć pewne słowa, które do niego docierają, to będzie już wiedział, co to jest. Kobieta ma to wielkie zadanie być tym nauczycielem całego pokolenia naszego. Ale uwaga, kobieta też potrzebuje się uczyć. To właśnie uczyć się od samego Boga. Każdy z nas, tak jak powiedziałem przed chwilą, potrzebuje się uczyć Boga, przekazywać to dalej. Kobieta ma to wyraźne, takie bardzo mocne zadanie, nazwijmy to. To jest misja kobiet, nie tylko ewangelizacyjna na zewnątrz, ale również ewangelizacyjna do środka. Jakie nauki pobieramy my dzisiaj i jakie przekazujemy dalej? Ten tekst, który czytaliśmy na samym początku, 1 Tymoteusz, 4 rozdział, 15-16 werset. Oto się troszcz, w tym trwaj, że postępy twoje były widoczne dla wszystkich. To znaczy, no w szkole postępy to jakie są? Dobre oceny, prawda? Postępy w nauce to znaczy, że zdałem egzaminy. Pilnuj siebie samego. O, to już jest taki wyższy trochę poziom nauki. Pilnuj siebie samego to znaczy ucz się, żebyś mógł nie spadać do tego pewnego poziomu. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym. Czyli powtarzaj, przekazuj, ucz dalej, bo to czyniąc, uwaga, bo to czyniąc, uczeń i samego siebie zbawisz, i nauczyciel, i tych, którzy cię słuchają. Niech tak będzie w naszym życiu.